Witam cię serdecznie, drogi widzów. Kolejny materiał na kanale Szoteł. Kto nie subuje, ten pała. Dzisiaj będziemy oglądać kolejny materiał od Pepe Zilli. I found the most disturbing Russian YouTuber. A ja was zapraszam na twitch.tv/diabeł. 6 odbywają się codzienne streamki wieczorową porą. Także wpadajcie, jak chcecie uczestniczyć w tym, co się dzieje w naszej społeczności. A my lecimy z materiałem. Let me ask you a little funny question. Where the f*** I am? Ty, no bez kapy. Pepe Zilla zrobił z siebie tego, anomaliego. How far can he go for some little internet cloud? Would you maybe, I don't know, like, poop yourself on camera? No? Okay, that's good. But now do you think it's a good idea to become a predator, if you know what I mean? Oj, 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 oj. No, good job. All right, let's cut the breath. Pepezilla, what are you talking about? If you answered no to these questions, then congratulations, you got higher IQ than a watermelon. But do you know who would say yes? A person called Chichi Magov. Ile można jeszcze zjebów z Rosji wykopać, widzowie? Ja tego nie kminię. Skąd on znajduje tych ludzi? Nie mam zielonego pojęcia. W wydumanym w głowie żywą dość, to понятно, i kanara wyrosnie, to jej wszelkie nieprzystojne rzeczy działać. Im 13-letnim dziewczynom. What the fuck? A few weeks ago, I released this video, and it's basically dude with autism. He was home abused, and his condition wasn't like treated at all, which is insane. And despite he was actually smart, his parents made his life living hell and destined to fail. So all he did was just creating trash content, playing Geometry Dash, watching cartoons, and that's it. Dude is 21 years old, by the way. But Pepe Zilla, it's a complete different video. This is not relevant. I'm a grown man. You sent me a message first, yeah? Well, the reason why I'm saying all this is because Chichi Magov actually took big inspiration from Computer Sam. A big announcement, guys, I have a second channel. Right now I have video there about fuzzy... Proszę, my też mamy second channel, nawet third channel. To jest second channel, na którym to widzicie. Jak chcecie sobie gierki poglądać, to na Devilka zapraszam. Ale smooth przejście. 99, which is like TikTok cringe person. It's gonna be like my more personal channel. So go sub, I will be very grateful. Thank you. Okay, you're going down. Come here. Bye-bye. Say bye-bye to doggy. So bye-bye. This dude's name is... Zainola Termilan Maratowicz. Ale zajebisty montaż tu zrobił, ty z Papers, please. Say bye-bye to doggy. So this dude's name is... Zainola Termilan. Uwielbiam jego montaż. Dude is 18 years old, he's from Kazakhstan. We are going international, no more Russian freaks. Still gonna... O, widzisz, czyli teraz z Kazachstanu kogoś wygrzebał. So our protagonist, Zainola, is living with his mom, auntie, granny in one apartment. And I'll cut the cake, he does have some mental disorders and panic attacks. Our young fella was a lonely wolf, sigma male, if you will, Rick's friend. He wasn't socializing with anyone, he didn't touch grass. Well, I'm joking about it, but that's actually sad, because Chichi Magov is not one to blame. It's actually auntie, granny, and mom, because those were responsible for the child. Вот я бы тоже хотел бы так в детстве сидеть на дереве. Мама мне не давала. Она мне вообще из дома не выходить на нигде. Ай, przejebane, że w ogóle nie pozwala dziecko wychodzić z domu. Ja rozumiem, że może być no mniej sprawne, powiedzmy, psychicznie i tak dalej, no ale to tym bardziej musi się socjalizować z, wiecie, z innymi ludźmi, nie? Bo wtedy już totalnie będzie miał przejebane w życiu. Dawała. Ja даже z mamą редко куда ходил. Well, that's one thing that I didn't give a damn, but what's worse that he actually screamed at him like non-stop. Да не бей! Не бей! Нет! No ale to jest dokładnie ten sam przypadek, co był w Rosji, tak? Czyli rodzice go napierdalali na zwyczajnym świecie. Nie! Well, doing that to your kid is actually insane, but you know what's even more messed up? His mom has a Instagram fan page where she posts thousands of edits of... Wait, what was that? River Phoenix. I never heard of him, but there are like thousands of picture and edits of this guy. She's obsessed, man. And that would be fine if you were like 14 years old, but woman is 40 years old, hello? And you know what's even worse than having a fan page of, a River Phoenix? Not having a job. And what's even more mind-blowing is that none of these people have jobs. Not granny. What the fuck? Jak oni się utrzymują? Jakim cudem może utrzymać się tak duża rodzina? Mom, not... W której nikt, kurwa, nie pracuje. Czy no z drugiej strony, no są te wszystkie socjalne zapomogi, ale da się aż tak z tego żyć, kurwa? Chociaż z drugiej strony widzieliśmy kiedyś jakiś temat chyba w Uwadze czy coś takiego. Nie w Uwadze. W sprawie dla reportera chyba była jakaś babka, co dostawała
3-4 tysiące kurwa miesięcznie zapomogi i wielkie mieszkanie za darmo? They're living off of granny's. Nie wiem jak to w Kazachstanie działa, no ale. Let me google what's the average pension in Kazakhstan. They split 100 bucks between 4 people a month. Dude, wow. I would go insane as well. That's like that's less than a dollar a day, man. I think it's kind of empty here. So, I'm gonna put this fella here. Yeah. Also, another reason why our protagonist is as crazy as he is, as he claims. Ej, no patrzcie, bo to jest na tyle popierdolone, że nawet jeżeli on sobie będzie robił jakieś pojebane rzeczy i będzie ktoś go z Ameryki oglądał na YouTubie, to on jest w stanie wyciągać no na pewno więcej niż $1 dziennie, nie? I dlatego pewnie może zaczął robić takie popierdolone rzeczy w internecie, nawet jeżeli jest niepełnosprawny, no to jednak widzi, że tam jakiś pieniążek się pokazuje, nie? Is that, how am I gonna say this without getting banned? So basically, his grandfather raised him up in Roblox. Yeah, despite I say it like a silly goober, doesn't mean that it's not messed up to oblivion. So his YouTube journey started on a channel called OK Google, and as he year... No, shit. It was pretty chill content like any kid in 11 years old would make. Like Minecraft gameplays on phone, you know the drill. In the span of 6 years, he made like 3 channels, but none of them were getting any views. Until the November of 2023, when he decided to make a 5th channel and that took off. He called it Chichimago, as we know it today, and from very first post, we could see some very weird behavior. Some videos even included his mom. Тебя не видно было, говорю. Меня не снимай, я разобью нахуй этот телефон. Sometimes she would even... Not gonna play that on YouTube, but you know what I mean. This is where we can find similarities with Computer Sam, but Computer Sam is a very sick person. He doesn't understand his actions or consequences. Chichimago, on the other hand, despite having some mental disorders, of course, does understand everything from A to Z. This dude Keshalo even interviewed him and he confirmed that he does understand everything he's doing. Like he's conscious. Ты же осознаешь, ну вообще, чем ты занимаешься, что ты делаешь? Ну да. Ну образ. То есть ты вот. Czyli to jest wymyślona persona tylko i wyłącznie dla kontentu internetowego? No w sumie ludzie są zjebani, lubią rzeczy takie oglądać, to nie? Się działasz, pod... Z drugiej strony, no my też kurwa teraz oglądamy na ten temat materiał, nie? Obrazy, ja prawidłnie rozumiem. No da, no ja niczego złego nie robię, nikogo nie obijaję. No, nie znam, tam jest prosto странne video na temat tego, jak ty tam jakiejś dziewczynki w Telegram kanał zaszło, wszystkie takie. So after a few videos where he randomly screamed, played Geometry Dash, he got some traction. Надоел. И почему его разум вернуть нельзя? Поясните! He started to understand what people like about his videos, and the level of trashiness kept rising with every single post. And it got to the point where Chichimagov posted a list of challenges that he would do for money, and trust me, that list, it's something. I mean, yeah, if you get 25 bucks a month, then I'll probably do the same thing, but not these challenges, I suppose. For 1,000 rubles, he would show his thing. Follow. What the fuck? 4,000 rubli za pokazanie fiuta? Ile to jest 4,000 rubli? Rubl z tupelem. Za 176 zł. Following few requests were in the same direction, just use your imagination, what else can you do? For 500 rubles, he would smash his head against the wall. From 1,000 to 2,000 rubles, he would just consume random human liquids. And top tier, 10,000 rubles would be smashing a raw egg against his mother's head. За сколько маму ударишь? За 5000 рублей донат. За сколько разобьешь яичко куриное об голову маме? Ой, наверное, я не за сколько, потому что мама ругаться будет. For reference, 10,000 rubles is equal to 100 bucks. And considering how his mother reacts in other videos... Люда, помнишь, как... А помнишь, как... Не смейся, помнишь, как у меня шлангом по голове железным она ударила? Кровь шла из головы, помнишь? А потом лечила меня, помнишь? Ну че, че смешного? I think that's a good deal. This... Гигабека. Rozumiecie, że wasza matka mówi, że kurwa śmiesznie było, jak z medalową rurą w łeb przyjebaliście? But this guy is like a freak who's ready for anything. He's a businessman, you gotta give it to him. He is hustling. So this dude basically turns on the stream, does his quest log, gets the reward and goes home. If you think that's messed up, then just wait a little, because now we're gonna talk about his fetishes. And dude, this is where the real sauce of the video is.
Shishimagura, Emma Kinya Itopis. Tu as un fils Kamaoui Ace Notting King. So my camera just died and I lost like half an hour of recording. Thank you. It all started when he posted a video of him pooping. He did it in the toilet, he did it in the room, on the floor. Yo, Chichimagaf, why did you do it? I don't know, my mother says it's okay. She says you can... What the fuck? Has, dziękuję serdecznie za premika. Poop on the floor if the toilet is dirty. And I'm not joking, that's actually what she said. This just gives you like a little picture of how messed up this whole familia is. Chodzi do mnie diabeł, zapala fajkę i magiczny pysk. Aha, dziękuję, dziękuję i dziękuję za dyszkę. Yeah, but I think that's actually valid. If the toilet is dirty, it's not like I'm gonna clean it, right? I'm gonna take a poop on the floor. That's what the hell? Я хочу вам сказать, что в жизни надо жить как ты хочешь. Ха-ха! Нужно делать все, что ты хочешь. Я вот что хочу, то и делаю. Гляньте. Turns out, Chichimagov doesn't only do it for laughs and giggles. He's an activist, artist, if you will. Turns out, Chichimagov doesn't really like Ukraine. Hello, Biden. It's Zelensky. We need 5 billion rockets. That's why he recorded a video where he poops on the floor while listening to the Ukrainian anthem. Alright, well... What the f... Ja pierdolę. Something, right? But we can overlook that by saying that he has those mental disorders, right? Even though... No tak, jest psychicznie chory, więc może robić wszystko i kurwa nikt go nie może za to skasować, nie? Jakby z internetu. Pojebane. I wanna point out that he does still realize what he's doing, he does realize actions, consequences, all that. Still, we can forgive that. Ogrywamy planszówki, a nie planszowski. Nie wiem dlaczego przeczytałem. Ogrywamy planszowski. Planszówki, witam. Tak, ogrywałem Cyberpunka. What we can't ignore, Chichimagov. Are your views on your mates or partner? Oh, he fell. Oh, come back. I'm gonna need you for a little bit. Just sit here, okay? Well, Chichimagov over here is attracted to underaged kids. How underaged? Well, by 7 years old. That's just messed up, man. Chichimagov over here is saying that it's just a joke, but I don't believe it. It's just getting weirder and weirder. Just listen to this. He can... Ale to też jest pojebane, że jak jest ktoś mniej popularny, jest oskarżany o bycie PDF-em, to wszyscy to dookoła olewają i nikt się za to nie bierze. Dopiero jak jest jakaś bardzo duża persona i można się przypierdolić za to i zebrać kurwa jakieś benefity z tego, to dopiero się przypierdalają. Zauważyliście to? Pojebane to jest. Only satisfy himself when he is watching a game character that is under 18 years old. Мне только нравятся 13-летние девочки, еще девушки из мультиков. Но не из аниме, а из мультиков реально. И из мультиков желательно, чтобы тоже не взрослые были. Вот мне нравится очень Чара из Undertale. Я бы ее хотел и выебать, и я на нем много раз драчу. No dobra, wiecie, no, chciałem to przez chwilę porównać do tego, jak dla Beki mówiliśmy, żebyśmy ruchali do Re-Explore i nikt nie może nic zrobić ze względu na to, że kurwa ona nie istnieje. No ale tutaj już idzie trochę to za daleko, nie? Dude! Alright man, but it doesn't stop here. Chichimagov had an incident where he was messaging a girl who was like 12 years old. Możesz podrzucić te pytania. Jak będę miał chwilę, to odpowiem. Pacific act of love, while in the other hand he was holding her picture. Dziewczyka, zdrowie. Zapala fajkę i magiczny puszcza dym. To diabeł, mówię ci. 1 BURACZEK 1. 5 zł. Z ciekawości, za ile rubli ty byś pokazał bydlaka? 4500? 4500? Widzisz, że podbijasz stawkę? Za 180 zł? Kuszące, ale muszę odmówić. Nie wiem, przelej kurwa z 10 tysięcy, to wtedy będę myślał nad tym. Tak naprawdę to ci opierdolę na dychę i powiem, że jednak nie pokażę. And then, what his genius decides to do? He sends it! What absolute Stephen Hawking right there! Fany plan, szkoda, że go zdradziłem, buraczek. Girl doesn't mess around and exposes Chichimagov. However, he says it's just a joke. No, da mnie 12.
и это очень мерзко с его стороны. Хотя он думал, что мне 15, но это никак не меняет ситуацию. И когда я вижу, что кто-то гуляет, радуется, особенно маленький. Боже, курва, он еще так хамско мови. Девочки, мне это мило, и хочется плакать what почему-то. The fuck? Я не знаю почему. Man, if you find this thing funny, then we might have two meds 2.0 here. And after that incident, Chichimago... Ale bardziej popierdolone jest to, że on bardziej coraz bardziej w to brnie ze względu na to, że ci ludzie kurwa przychodzą, żeby zobaczyć, czy on pierdoli coś znowu o małych dziewczynkach, nie? Decides to write a book for some reason. The book is full of nonsense. He's basically saying that if you're above 27 years, then you shouldn't be allowed in society. Well, okay, fine. И когда я смогу свою идеологию сделать, я всех людей старше 27 лет так изолирую от общества. No to chuj, muszę zostać wyizolowany, widzowie. Chociaż ja się w sumie sam izoluję, bo siedzę kurwa w chacie i streamuję dla ludzi w internecie. What's even more problematic is that he's saying that if you're above age of 12, you should be an adult. What the fuck? Я имел в виду, если своих детей заводить, если своих детей заводить, то зачем? Зачем они нужны? Типа, если дочь, то понятно, и когда она когда вырастет, ее можно с ней там всякие непристойные вещи делать. Вот. Right, well, conclusion. Is Chichimagov the one to blame? No, it's his parents, his mom. No albo jest to Big Brain jak Nathan, odpierdala trzodę, zgarnia kaskę, a potem zniknie, internet o nim zapomni. Chodzicie, że Nathan Marcoń? No wydaje mi się, że Nathan Marcoń to akurat nie jest Big Brainem, tylko jest przyćpany przez narkotyki, jak trochę przestanie ćpać, to mu się kurwa odkleja w drugą stronę. I umoralniacza po prostu próbuje ugrywać. Mom, auntie, granny, all these people are the one to blame. There are tons of clips where he's actually getting... While all that is happening, he never went outside. He's not socializing, he doesn't have friends, he doesn't have anyone to talk to. That's crazy. So... Nie, no mówię, to jest taki przykry przypadek po prostu niepełnosprawnego typa, do którego przychodzą ludzie zobaczyć, jakby upodla się do spodu. No kurwa, taki Daniel Madzika, tylko że jeszcze bardziej upośledzony, nie? I to dosłownie upośledzony. Do I feel sorry for him? Yeah, I do, but I can't ignore this, right? And then spark of hope appears on the horizon, because Russian YouTuber Kashalo invites this guy for an interview, where they... W sensie takim, że cały czas będzie przesuwał granice, póki będzie mu się to opłacać, bo nie zna innego życia jakby totalnie. Może tylko i wyłącznie zarabiać przez to, że się upodla w internecie. Zresztą kurwa, na polskim Twitchu nawet mamy parę takich przypadków, no, jak Bruce na przykład. Because he wanted this guy to have better future. Let people know that he exists. Maybe someone can like send him money or call police so he gets out of there. And the end of that interview he convinces Chichimagov to actually stop doing whatever he's doing, because that's just degeneracy on next level. And believe it or not, the same evening he posts a message where he's saying that he will be leaving internet for some time. And I think it's actually good, because when you're doing this stuff on internet, you have to rethink your life decisions. Well, Chichimagov, good luck. Ale Bruce'a nikt nie trzyma w domu, no to prawda. Nie jest przytrzymywany. Now you guys, follow me on my second channel. Also, I have an Instagram. It would be really cool if you could drop a follow there as well. And as always, Patreon, Twitter, Discord down below in description. Love you. Bye bye. Bye bye. Podoba mi się, że pokazał jakby swoją osobę. Co prawda bez twarzy, ale jakieś urozmaicenie zawsze. Spoko. Siema, co mnie ominęło? Trapezilla?